dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Marek Kopel, były prezydent Chorzowa, kandydat na szefa metropolii. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dokąd ta metropolia ma zaprowadzić Pańskim zdaniem Śląsk i Zagłębie? No, metropolia ma rozwiązać kilka problemów. Chyba ma doprowadzić do kiedyś w przyszłości może do jednego miasta, no bo to miałby największy sens. Natomiast no, obecnie ma określone zadania ustawowo przypisane i miasta wchodzące w skład metropolii mogą przekazać do metropolii wiele innych swoich zadań, które uznają, że lepiej będą rozwiązywane wspólnie. A dokąd tę metropolię miałby zaprowadzić Marek Kopel jako jej dyrygent? No pewnie w tym kierunku. No. Ma pan coś specjalnego? Wchodzi pan do tej rozgrywki z czymś, jakimś specjalnym pomysłem na organizację całego tego przedsięwzięcia? Znaczy te pomysły są już opisane, bo tutaj nic nowego nie wymyślimy pewnie. No, tak najbardziej spektakularną rzeczą, tak oczekiwaną, to jest wspólny bilet na obszarze całej metropolii. Dzisiaj ten wspólny bilet jest na obszarze KZK GOP, to jest ponad 20 miast, natomiast metropolia ma 41 miast, więc trzeba byłoby tą ofertę zapewnić dla całego obszaru metropolii. Jest oczekiwanie tańszego biletu, jednorodnego. No więc to jest taka prosta rzecz. Podstawa do tego. Do realizacji tego jednakowoż trzeba po prostu poparcia większości prezydentów. Wygląda na to, że dziś tego oparcia być może jeszcze pan po prostu nie ma. Jak zamierza pan przekonać prezydentów, samorządowców w tych miastach, które dzisiaj deklarują albo zastanawiają się nad poparciem Kazimierza Karolczaka? Pan Kazimierz Karolczak jest bardzo dobrym kandydatem, bardzo sprawnym politykiem, menadżerem. Pewnie obaj potrafimy tak samo zarządzać dobrze metropolią i mamy predyspozycje pewnie do tego i umiejętności. Natomiast to jest wybór, to nie jest kwestia, co zaoferuje prezydent, tylko ich wybór, komu chcieliby powierzyć prowadzenie metropolii. I to się musi rozegrać w głowach panów prezydentów. A kiedy pan tak naprawdę otrzymał tę propozycję kandydowania na szefa metropolii? No wtedy, gdy się zakleszczyła sprawa z wyborami. Bo pamiętam naszą ubiegłoroczną rozmowę, kiedy pańskie nazwisko gdzieś krążyło w formie spekulacji. Pamiętam jeszcze, jak rozmawialiśmy bodajże na początku lipca i wtedy jeszcze zaprzeczał pan na pytania o pańskich start w tych wyborach, więc to naprawdę świeża sprawa chyba, prawda? Zaprzeczałem, bo nie ubiegałem się o pracę metropolii, o wybór do zarządu. No uważam, że nie wszędzie musimy my być. Jest wiele ludzi, którzy potrafi wykonywać dobrze różne rzeczy i akurat jak chodzi o metropolii, nie byłem zaangażowany w proces tworzenia metropolii i tak jakby nie byłem zainteresowany. No i dziś pan dostał taką niewdzięczną rolę, bo to jest rola kandydata za 5-12, gdy właściwie większość kart jest po prostu rozdana. No, zaproponowano mi kandydowanie we wtorek, to jest wtedy, gdy to załamało się, czy zostało przerwane czyli w dniu zgromadzenia. W dniu sesji zgromadzenia, tak? No pewnie po sesji zgromadzenia. Natomiast prezydenci, którzy mi zaproponowali kandydowanie, moim warunkiem takim byłaby, że wyrażę zgodę na kandydowanie wtedy, jeżeli będę kandydatem tych obu stron, czyli wszystkich większości prezydentów zdecydowanej. Natomiast jestem dzisiaj już po rozmowach z wszystkimi prezydentami większych miast. Widzi pan szansę na to, by być kandydatem obu stron? Nie ma takiej możliwości, dlatego że są prezydenci, którzy uważają, że najlepszym kandydatem byłby pan Karolczak i są prezydenci, którzy uważają, że takim kandydatem ja powinienem być. I są też tacy prezydenci, którzy mówią, że jest pan bardzo dobrym kandydatem, pamiętają pańską karierę w chorzowskim samorządzie, ale dzisiaj po prostu mówią, że jest za późno na taką decyzję. Znaczy, za późno, ale przede wszystkim, że już sobie sprawy jakoś uzgodnili między sobą odnośnie sposobu pracy metropolii, uzgodnili to z panem Karolczakiem i nie wycofają się z tych uzgodnień. No ja to świetnie rozumiem, bo to jest normalne, także dla mnie sytuacja jest całkowicie normalna. Natomiast już wiem mniej więcej, jak ona wygląda. A nie ma pan pretensji trochę do prezydentów, którzy nominowali, zaproponowali panu tę funkcję, że po prostu zwlekali z taką nominacją aż do samego końca? Nie mam takiej pretensji, bo nie ubiegałem się o funkcję w zarządzie, natomiast prezydenci, ci, którzy mi dzisiaj zaproponowali, czy parę dni temu zaproponowali tą
kandydowanie na szefa metropolii, no mieli swoją wizję. Ta wizja była taka, aby szefem metropolii była osoba w jakiś sposób reprezentująca obóz władzy, pana wojewodę. No i to też rozumiem, bo ci prezydenci współpracowali cały czas z wojewodą i z rządem w zakresie utworzenia Związku Metropolitarnego, co nie jest proste, bo to tylko my otrzymujemy, ta ustawa tylko nas dotyczy na Śląsku, tylko my otrzymujemy dodatkowe pieniądze, więc ze strony rządu to było jakieś odważne działanie i ci prezydenci, którzy cały czas tworzyli tą, brali udział w tworzeniu ustawy, no uznali, że przedstawiciel rządu powinien być w zarządzie. Ale można było to też zapisać w ustawie, byłoby znacznie prościej. Oczywiście, oczywiście. Czy pan ma, czy ja dobrze rozumiem pańskie słowa, że pan trochę już jest pogodzony z porażką w przyszłym tygodniu w związku z tym takim dosyć silnym poparciem dla Kazimierza Karolczaka? To nie jest kwestia pogodzenia się, dlatego że no, ja nie walczę tutaj o nic. To jest oferta moja i prezydentów, którzy mi zaoferowali kandydowanie. Natomiast czy ona będzie wybrana, czy nie wybrana, no to powiedzmy jest sprawa tego zgromadzenia, w którym dzieją miejsce. No, jedynym prezydentem, o którym słyszę, z którym rozmawiałem też, który zadeklarował poparcie dla pana, choć wcześniej popierał Karolczaka, jest Andrzej Kotala z Chorzowa. No to pański dobry znajomy. Tak, to miła wiadomość i rozmawiałem z panem prezydentem. Cieszę się, że docenił kolegę, byłego konkurenta, a dzisiaj już nie. Czy jeżeli we wtorek wybory wygra Kazimierz Karolczak, pan dla siebie widzi miejsce w zarządzie metropolii? Nie jestem pewien dzisiaj, dlatego że no, ja od dwóch dni tak naprawdę się tym tak mocno interesuję. Z tego, co zauważyłem już teraz, jak chodzi o kandydatów do zarządu, jest bardzo wielu. Pan prezydent Frankiewicz tak bardzo idealistycznie zaproponował, żeby każdy pod region, a jest ich pięć, wybrał sobie kandydata. Okazało się, że to nie był do końca dobry pomysł. Pomysł był dobry, tylko idealistyczny. Życie okazało się bardziej brutalne i w te podregiony, w których wybrano kandydatów, no okazało się, że ktoś jeszcze wymyślił innego kandydata. Nagle się ich zrobiło nie pięciu, tylko znacznie więcej. Wokół tego są jednak pewne emocje. Wszystkie partie, które funkcjonują, jednak zabiegają o swoich kandydatów w zarządzie. To się cały czas toczy. Chciałem pana zapytać na sam koniec jednym zdaniem. Czy pan ma być kandydatem pod regionu bytomskiego, który dotychczas promował Andrzeja Pilota, szefa WWOŚ-u? Prawdopodobnie tak. Natomiast jest parę opcji, z tego co wiem. I nie biorę w tym udziału, bo to jest sprawa prezydentów. To oni muszą zadecydować. Nie interesuję się tym za bardzo. Do zobaczenia w takim razie 12 września na sesji, wznowionej sesji zgromadzenia. Zobaczymy, jakie będzie jej rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Marek Kopel, były prezydent Chorzowa, kandydat na szefa metropolii. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.